Cześć, tutaj Graszka, witaj na moim kanale. Dzisiaj taki nietypowy filmik, jeżeli chodzi o tematykę w ogóle mojego kanału, ale pomyślałam, że pomoże moim obserwującym i przypadkowym osobom, które trafią na ten filmik. Ponieważ ja bardzo dużo zyskałam dzięki tej funkcji w telefonie, którą Ci zaraz pokażę i dzięki temu oszczędzam dużo czasu pracując na Instagramie. Wiemy dokładnie, jak bardzo frustrujący potrafi być Instagram, ile tak naprawdę małych elementów składa się na wrzucenie posta i tak dalej. Myślę, że to narzędzie wykorzystasz nie tylko na Instagramie, tylko potem również w komentowaniu dużej ilości komentarzy pod zdjęciem, tak przynajmniej robią Amerykanki, które poznałam, a może jeszcze na Facebooku i w ogóle w innych social mediach pozwoli Ci to zautomatyzować Twoją pracę. Także zapraszam do oglądania. Tutaj zaraz obok pojawi się mój telefon i pokażę Ci krok po kroku na przykładzie iPhone'a, ale myślę, że w Androidzie będzie podobnie, jak zrobić to, o czym mówię, czyli szybko wrzucać hasztagi na Instagramie. Zapraszam. Pierwsze, co musimy zrobić, no to wejść w ustawienia. Ja na iPhone'ie wchodzę w ogólne, następnie szukam klawiatury, a potem zastępowanie tekstu. To jest właśnie to, czego nam potrzeba. Następnie naciskam w prawym górnym rogu plusik i pod fraza wpisuję wszystkie hasztagi lub wklejam wszystkie hasztagi, które do tej pory używałam i chcę używać. A hasztagi nazywam sobie H1. Od hasztagi H1. No i na przykład to jest jedna grupa, którą będę używać. Mogę takich skrótów ułożyć więcej. I popatrzcie. Na samej górze mamy pod skrótem H1 ten hashtag. Zaraz Wam pokażę na Instagramie, jak ja to używam. Jak potem mi się te hasztagi wyświetlają pod tym skrótem H1. Dobrze, jesteśmy już na Instagramie. Zaczynam sobie pisać treść postu, bo już załadowałam zdjęcie. I teraz, poczekajcie, wpiszę na dole ten skrót, który ustawiłam sobie w ustawieniach H1. I zobaczcie, co wyświetla się na górze, ten hashtag. Hashtag był pod skrótem. Klikam w niego i się wyświetla zamiast tego skrótu. Popatrzcie się, jakie to było proste. Skrót, który załadowywuje nam na przykład 30 hashtagów. Czy to nie brzmi pięknie? Mam nadzieję, że filmik był dla Ciebie przydatny. Pamiętaj, podaj go dalej, bo na pewno jest wiele osób, które cierpiało tak jak my, kopiuj, wklej. A tu właśnie chodzi o to, żeby stworzyć sobie po prostu parę grup hashtagów, jedną, dwie, nawet jedną, wybrać swój skrót, a potem go wpisać podczas tworzenia postu. I ja oczywiście w zależności od tematyki zdjęcia delikatnie modyfikuję tą listę, ale to jest całkiem coś innego, niżeli pisanie za każdym razem i zastanawianie się nad 15, 20, 30 hashtagami. Myślę, że rozumiesz, o co mi chodzi. Będzie mi bardzo miło, gdy polecisz ten filmik na Instagramie, prześlesz go dalej, pewnie wrzucę go też na Instagram, bo będzie łatwo udostępnić. Zostaw lajka na dole, może komentarz. Jeżeli znałeś tą metodę, daj mi znać. Jeżeli nie, napisz, czy to było przydatne. Dzięki, do usłyszenia wkrótce. Trzymaj się.